Dzień dobry, moi mili, Dzień dobry. Zapraszam serdecznie do losowania listopadowego. Tak jak już wspominałam w filmie w, pa w, filmie w październiku, w tym miesiącu mam dla Was stoł. Oto tutaj piękną świecę, plus torebkę, saszetkę, nerkę. Pierwsze 50 osób, które subskrybuje mój kanał i jest zainteresowanych, byłoby zainteresowanych pozyskaniem ode mnie takiego prezentu, proszę o pozostawienie komentarza pod tym filmem. E, rozdanie losowania, w sensie losowanie tych prezentów, e, tych tych przedmiotów, odbędzie się pod koniec listopada i wtedy też przedstawię wam, co zebrałam dla was, co zgromadziłam dla was, m, jeśli chodzi o paczuszkę grudniową. Słuchajcie, także kochani, zapraszam osoby, które chciałyby niezobowiązująco wprost ode mnie otrzymać e, tą piękną świecę, ona jest cudowna, naprawdę jest świetnie wykonana, w ogóle jest tak słodka, oczywiście wszystko jest nowe e, i tą saszetkę, nerkę e, o, jakby też chciałam powiedzieć, że link do facebooka osoby, która się e, tym zajmuje, zostawiam Wam w opisie filmu, natomiast pierwsze 50 komentarzy pod tym filmem będę brała pod uwagę w losowaniu już, które e, tych przedmiotów, które na na moim kanale ukaże się pod koniec listopada. Zresztą już wiecie, jak to działa, bo już nie pierwszy raz ten rodzaj filmów to już się stało serią, prawda? Chyba od lipca albo od sierpnia te filmy jakby publikuję. Na kanale. I tak jak wspomniałam, pod koniec listopada, czyli już jakby te, w takim przedbiegu do rozdania grudniowego, mam nadzieję mieć skompletowane prezenty dla Was grudniowe. Z tym, że losowa rozdanie i losowanie grudniowe na pewno zrobię jakby tak w miarę, w miarę sprawnie, czyli może weekend do weekendu, żeby przed świętami Bożego Narodzenia paczka dotarła do zwycięzcy, prawda? Czyli przed gwiazdką, a nie po gwiazdce. Kochani, zapraszam. 51 osób. Osób, które subskrybują mój kanał a, i e, zostawią e, komentarz, który jest dla mnie świadectwem, że jesteście zainteresowani pozyskaniem tych prezencików, e, weźmie udział w losowaniu. Ściskam Was, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.